Bullseye. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Szmaragdowych Bitew. Ze mną oczywiście moja zacna drużyna niebieska, król tańca Torgus. Oh my god, musiałaś. Cześć wszystkim. I jak zawsze urocza Teo. Dzień dobry. No, i dzisiaj jesteśmy diamentowi. Tak, jej. Już wszyscy. W końcu. Nazbieraliśmy sobie diamentów. Tak, poszaleliśmy. Tak. W sumie emeraldów też, ale jeszcze nam brakuje niestety troszkę na tego kolejnego wieśniaka, na kolejną broń. I idziemy dalej podbijać rejony dzisiaj. Dokładnie. Tak, ruszamy przygodę. Jej. Proszę Teo. Dziękuję. Jak idzie ze mnie dżentelmen, aż się nie poznaję. No zawsze cię wpycham w dziury pierwszy. Jak coś, ja tu grzybka postawiłam. Dobrze, dobrze, znacznik. Ja nie mam dirtu, żeby to zakleić. Czekaj, ja zakleję. A nie, dobra, mam. Mam, jednak. Dobra. Ach. Okej. Dobra, idziemy w tamtą stronę chyba. No tam było więcej tych dziurek. No właśnie, ale w tamtą stronę to już żeśmy badali trochę. Tam może w drugą. No ej! Tak? Stary malutki, idź mnie stąd. Ja się boję, że was trafię. No dobra, to idziemy w tą. No, żeby zobaczyć. Wow. Uważaj. Au. Jezu. Bio. Odrzuciło. Kostek. W ogóle dlaczego? No właśnie, już cię miałem pytać. Dlatego, że one się nie palą, skoro jest dzień. No bo są pod drzewami zazwyczaj. Masakra z tym jest. O Jezu, tam zombiak. Ja mam creepera, więc dwojga złego nie wiem co gorsze. O, kości. Goni mnie. To uciekaj. Patrz. Ja sobie tu wejdę może bardziej. Kabum. Zobaczymy. Zostawiasz ślady, Teo. Przepraszam. O, widzę jakąś chyba dziurkę, tylko nie wiem, tu już byliśmy, czy nie? Czekaj. Jezu, a nie byliśmy, diamenty tu są, chodź. Czyżbyś dzisiaj też ty miał nasa do dziurek? No, na to wychodzi. Ale czekajcie, tylko jeden diaks chyba. A nie, dwa. Uuu, ładnie. Nie było lawy pod tym. Ja ją zakleję tutaj. Tu jest, patrzcie, szmaragd. No. Nie zauważyłem. Wow, o, nice. No, co prawda jeden, ale jest. A tam na górze patrzyłeś? No, no tu już nic poza tu tym nie ma nic chyba. Nic nie ma więcej. Jeszcze tu w te rogi, o. No okej. Okay. A myślę, że tu może by coś było, wiecie. Trzeba ją zapamiętać i można przyjść pokopać, poszukać. No, w sumie niedaleko bazy, więc też można. Brązowa tutaj. Owca. Uuu, Boże, już myślałem, że emerald znalazła się. Oh, ej, tam jest kanion? Co tu jest? No. Tak to nie, wygląda. Dobra, brązową to taka dziurka. Jak znowu znajdę... Brązowa dziurka. Torgus. Brązowa wełna powiedziałam. A Torgus powiedział dziurkę. Jezu, ale wiem już jak, co zostawię im, jak no, znajdziemy bazę przy okazji kolejny raz. Zostawię im brązową wełnę. Fuuu. Tam się wracamy już chyba do wody, nie? No, bo my tam przyszliśmy. O Boże, Enderman, no. No, tam już są te połacie takie, równiny. Nie wiem, czy tu będą jakieś dziurki jeszcze. No, teraz może być ciężko, bo tu wszystko tam. A tam, gdzie tam, tak jak na lewo się odwrócicie, tam na tych równinach jest też takie wzniesienie. Może tam będzie jakaś dziurka. Tam. Już idziemy. Gdzie jest? Tu. To są takie drzewa. Bo to jest ten chyba poprzedni biom. No, to jest chyba ten poprzedni, tak. Aha. No. No ale teoretycznie tu też powinny być diamenty i szmaragdy, ale no nie wiem. Jest duża ta góra. No bo to są te góry właśnie z tego biomu leśnego. Mhm.
No tu nic ciekawego nie widzę, niestety. Zobaczę, czy się dokopię do jakiegoś kanionu. Nie wiem, gdzie wy jesteście w ogóle. Ja poszłam dalej brzegiem tego wzniesienia. O, znalazłam emerald. Dobra, to może rozdzielmy się, czy trzymamy się razem na razie? Nie, no ja poszłam bokiem ogólnie. Ja się wkopuję w górę. Okej, ja bym poszedł w sumie od bazy tam w drugą stronę, głębiej wszedł w ten las i może tam jeszcze jakieś dziurki znajdę. Zobaczę. Tylko pewnie się potem nie znajdziemy, ale spoko. Nie, no znajdziemy, bo znamy chyba koordynaty bazy, nie? Ja Aniu, nie. Wysłałem cię ostatnio. No to nie Wysłaliście nie tam, gdzie trzeba, no. Tak to ewentualnie jest. Ewentualnie dam wam koordynaty spawna, jak tam dojdę. To mogę nawet powiedzieć na odcinku, przecież na luzie. No. No, to tak zrobimy, bo ja będę w okolicach spawna teraz pewnie. Bo no się... ja teraz też idę w tamtą stronę no, troszkę. No, kierujecie w tamtą stronę i zobaczę, czy jakieś dziury wcześniej po prostu nie ominęliśmy, bo pewnie tak było. Bo te mapy są wielkie strasznie, więc... Dużo świnek tu jest, dużo. Tu? To możesz część zabić. Ej, ale nie... Tu jest jakaś ciemna dziura. O Jezu, ile zombiaków i creeperów. No i poszedłeś tam sam? I kto cię teraz będzie bronił? Tam się obronię, proszę cię. Teraz taki odważny, patrzcie go. No. Jestem samowystarczalny. No. Coś tu jest? Hello? Nie, chyba nic. Creeper tu jest, hello? Na pewno ci odpowie. Jakimś pomrukiem mógłby odpowiedzieć. Mrał? Brains. Tu jest coś... Aha, tu creeper wybuchł. I tu gdzieś nasza baza zapewne jest. O, dziurka, nie, to dziurka. O, widzę torgus. Kwiatuszków dużo. O. Albo Anię. No ja biegnę w tamtą stronę. No więc... to ciebie widzę. Ja też biegnę. Aha, tu jesteś. O. Nie, bo tam nic nie było. W sensie trzeba by się wkopać, żeby szukać, a nie to mamy na myśli, więc... Mhm. No właśnie, ja też trochę kopałam, ale tam nic nie było raczej. I się ciemno robi. No, tak, to będzie masakra. Tak, w sumie przy tym spawnie też żeśmy nie bardzo obadali ten teren, bo przecież w pierwszym odcinku od razu żeśmy stamtąd uciekli. Kto tu jest? O Jezu, widzę ich! Chodźcie, tu są przy spawnie! Żartujesz? No szybko! No, nie wiem, czy mnie widzieli mnie, jestem tu sam, biegną za mną, fuck! Nie daj się! Chodźcie, są! Nie, mają diamentowe rzeczy! O nie! Mają Jezu. Łuki! Ała, z łuku mnie ktoś, fuck, koward! Czekaj! Rzucam Locker łuką. Też! Dobra, idę na niego z mieczem. Nie trafiłam. Ja też nie! Howarda trzeba pierwszego, on ma najlżejszą zbroję z nich wszystkich. Ja idę za Howardem, jak coś. Dobra. Uciekł mi w ogóle, what the fuck? Chodź tu. Aha, on próbuje coś zjeść! Jezu, nie! No kurde! Dobra, zginął! Howard zginął! Chodź, Locker, chodź! Okay. Czekajcie, bo nie wiem, co on tu zostawił. Masakra. Ej, bo mnie tu slime dojeżdża. Wezmę go od tyłu. No! Tylko otoczyć. No kurde, nie mogę. On ma najlepszą zbroję, no. No, kurde, Aniu, bo ciebie trafiłem. Czekaj, ja sobie wypiję potkę. Czekaj, bo tu slime'a trzeba na niego. No ja, a ja właśnie zabijam slime'y. Ej, on też ma jakąś potkę na sobie. Co? Chyba, bo on śmierdzi czymś niebieskim. Śmierć. Bo ja w niego rzuciłam, może to jest ta, chyba może trafiła. Chyba ma brązową Aha. dziurkę. To fu! Czekaj, bo ja muszę. Jest! O kurde. Co tu się dzieje? Dobra. Ej, to oni muszą mieć gdzieś blisko bazę. Ej, chodźcie im wbijemy na chatę, oni tu muszą być na dalszej bazie, co ostatnio. Czekaj, idziemy do nich na bazę, chodźcie. Ja też mam... On miał mleko.
popsujemy im humor już doszczętnie, chodźcie. No ale gdzie może być ta baza, ej? No wydaje mi się, że to było na wprost od spawna w tamtą stronę, w te drzewa musimy wejść. No, wywindujemy się do góry i zobaczymy znów ten słup po prostu. Ale myślisz, że oni dalej tam są? Mnie się no wydaje... myślę, że tak, bo są byli blisko. Ej, a tu dziura? To ktoś kopał? Nie. Slime no masakra. I tak musimy się wkopać, albo na drzewa chodźcie, no nie wiem. Na drzewa czy a za dziury? A zabraliście wszystko, co oni zostawili? Tak, ja mam cały lód diamentowy ze sobą. Ja mam żelazne, bo Howard miał żelazne wszystkie rzeczy, tylko. I dobra, to Bigos tylko żyje. No, zwiał skłaniec. Tylko tam głębi Teo chyba, nie? Bo tu na razie jeszcze drzewa są niskie. Wejdźmy tam głębiej. W sumie racja. Dobra, nieważne. Miał tyle kobla przy sobie, że starczy na każde drzewo. Ale mają pecha. Dobra, to jeszcze tu windu. Nie, jeszcze dalej bym szedł chyba. Ale ja myślę, że oni są nie są wysoko, tylko właśnie są gdzieś schowani, wiecie? Okej. Okay. Znaczy, no zobaczymy, czy są w tej samej bazie, czy nie. W sumie i tak nie mamy nic lepszego do roboty. Trzeba by wyhaczyć po prostu skąd idą, bo wydaje mi się, albo dokąd idą. Wydaje mi się, że Bigos gdzieś musi być przecież. No. Aha, oj, Jezus. Spadnę, ja pierdzielę. Tak, ja muszę rozwalić te liście tu po prostu. Nie mogę tam wejść. Dobra, jestem na czubku. Kurczę, no nie, musimy na wprost iść. No jakbyśmy wbili do ich bazy, oni by tam byli, to możemy ją jeszcze dokładniej przeszukać. Może znajdziemy w końcu te bronie. No. Bo ostatnio nam się nie poszczęściło, no. Tole, nie? To jest ta kopalnia, gdzie my byliśmy, czy nie? Tak. No to dobrze, to od kopalni na prawo się szło. W sumie jest noc, to jeżeli pochodnie tam zostały, to trafimy do tej bazy ich znowu. No. Przez głupiego szkieleta, nie? Nie oszczędzili go. A to jest na pewno ta kopalnia? Nie, tak. Nie. Ej, jak oni też mają diamentowe rzeczy, to ja nie mogę. Nie, ja Teo nie jestem pewny, no bo tu nie ma tych schodów w sumie prowadzących do tej kopalni. Zobacz, były takie pionowe... bloki? Aaaa! Jak mi przykro! Nie wiem, czy to jest to. Jezu, ale się zestresowałam. Dobra, ja przejdę na drugą stronę. Ja pierdzie, co tu się dzieje? Idziecie tu ze mną, tak? No ja idę. A? No i co? No tam na wprost trzeba by było. Kurczę, staram się zobaczyć, czy tu gdzieś widać te... No trzeba tam jeszcze się dostać wyżej chyba. Dobra, zrobię most. No rób. Tylko wyżej musimy wbić. Zrobię most i się wywindował, no ja nie wiem. No mówię, nie, no muszę wyżej, no bo te tam drzewa są i tak wyżej, nie? To muszę trochę wyżej. Czekaj, chciałam schodki zrobić. No to... daj, schodki. Tylko nie spaść mi tu, proszę. Wolałabym nie stracić tego wszystkiego, co mam teraz przy sobie. No. I my z tym idziemy do nich, to też jest ryzykowne, ale chyba nie ma to, więc możemy mieć to. Kolejne części, czekajcie, no nie widzę... Nie widzę tego mostu nigdzie. No właśnie, to na pewno nie jest ta kopalnia, ale tam się coś świeci w sumie, po skosie. Tak no. Po lewej stronie, widzicie? Mhm, ja nie widzę. Tam na dole, albo no mi się wydaje. No to może być to. Ale to było bardziej na prawą chyba stronę, nie wiem. Czekajcie, jeszcze się tam... winduję wyżej. Najgorsze jest to, że ja mam render distance po prostu niższy, ja mogę czegoś zauważyć. Jezu, to stracili teraz diamenty. Ej, a nie da się teraz jakby tej zbroi przekształcić w diamenty zwykłe? Nie ma czegoś takiego, prawda? Nie, niestety nie. No ale to wiesz, mamy zapas, tak? No tak, w sumie. Łuków mamy też sporo. Tam się coś świeci. No świeci się właśnie, widzę. Też na to zwróciłam uwagę. No dobra, to idziemy tam, co? No. Takie mosty z drzewa na drzewo. O, dobra, ja pójdę za Teo. Ta mapa będzie przez nas zmasakrowana. Pode mną też jest pochodnia. Nie wiem, czy to nie jest właśnie to miejsce.
Tutaj, pode mną dokładnie. Jest rozświetlone. Cały dół. Ja zejdę tu na dół. A, loker. Nie. Ale teraz giną. Tak, to jest to miejsce, bo widzę nasze ostatnie mosty, które tu stawialiśmy. Chodźcie. Aha. To jest tu. Widzicie, tam na wprost są mosty i nasze wywindowania się. Tam, na wprost. No, prawda. Czyli tu musimy gdzieś zeskoczyć. No, tu dobra. Się coś świeci. Zginął. O, kurde. Nie. Miałeś dużo rzeczy przy sobie? No, cały ekwipunek, ale zbierzcie tylko diamentowe, bo pozostały Howard miał, wiecie, żelazne. Ja pierdzielę. Dobra, ale gdzie ty tu spadłeś? Ja tu nie widzę tych rzeczy, nie? Oh my god. Tu są, Ania, na lewo, na lewo, na... Nie, odwróć się. Do tyłu, no, jeszcze. Tutaj tak. Tu. A, tu, dobra, widzę. Nie ma żadnego żarcia, ja postaram się tam do was dobiec. O kurde. Nie wiem, dobra, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy to my się cofnęły z tym wszystkim teraz. Nie, ja dobiegnę do was spokojnie, bo to nie jest daleko. Spawn mamy zaraz tu obok i przejdę tymi po prostu schodami, które zrobiliśmy. Tylko najgorsze jest to, że nie ma tu żadnych... Żadnego pancerza, no. No ja tu widzę znowu jakieś pochodnie na dole, więc wiesz... No. Idę do Ani. Ani pewnie nie mają już diamentowych rzeczy, więc możecie zaryzykować tam pójść. Jak tu jest. Jezu, jak się nie bój się. Wierniczę. Też mogę coś zabrać, jak chcesz. Ja mam dużo... Patyki. Dobra, hełm zabrałam. Te diamenty weź stąd, może. No, ja miałem dwa. Tak, diamenty. Weź te diamenty. Kurde. No właśnie, ciężko. Jeszcze diamentowy miecz tu jest. A dobra, na dole? Jak zlamiłem, zobaczcie. Jeszcze tu jest jakieś żarcie? Nie, no spoko. Jeszcze myślałem, że się złapie tam liany na końcu, nie? No. Ale się nie udało. Miałem jedno serce i potem spadłem jeszcze. Aha, jeszcze ten miecz mam zabrać. No, bo teraz mi... Ale ogólnie dzień chyba jest już, nie? Nie wiem. Tu jest tak ciemno, że wiesz. Dobra, mam. Jezu, ja mam 3 komplety zbroi dobra. Teraz, nie diamentowej. Idę do was, spokojnie. Możecie tam eksplorować. Ja trafię. Jak okay. Ich pozabijacie, to rozwalicie im łóżka i tyle, nie? O ile tam są wciąż. No. Gdzie to było? Gdzie może ty? A tu jesteś? Tych... No. Jezus Maria, przestraszyłam się. Aha, bo to jest niebieskie od tego. Dobra. Patrzcie, wypatrujcie też ników. O, creeper, o, shit! Jezus, myślałem, że oni... Lokera widzę tu przy spawnie znów! Zabiłem go, lol, na hita! Nic przy sobie nie miał. Ej, to oni mają gdzieś tu bardzo blisko. No mówiłam ci, że tak będzie. Znowu... Aniu, gdzie jesteś? Widzę. O nie, ale on mnie zabije. Nie, on nic nie ma na sobie. Nie, ma żela... Ania, może wywindujmy się z powrotem, co? Jaki tu jest labirynt? W ogóle, gdzie ty jesteś, dziewczyna? Jestem za tobą. Jestem przy spawnie, ale wiecie, co Howard robi? Z góry chce mnie łukiem. Wywindował się do góry i mnie łukiem chce. O, kuźwa! Bigos okay. Ma diamentowy miecz! Nie! Chodźcie tu do mnie! No, żeby to było takie proste, wiesz? No właśnie, ale Bigos... nie. Bigos musimy... się nie boi, lol. Dobra, to ja stąd spierdzielam. Masz się czym wywindować, bo no. Ja to wyjdę tędy, no. No ja też. Spoko. To spoko. Oni tutaj mają gdzieś bazę jak nic. Locker cię znowu się pojawił. Czekajcie, oni gdzieś tu mają spawn, zaraz ich ogarnę. Zjem najwyżej sobie. Stracę rzeczy, które mam, ale ja nie mam nic przy sobie wartościowego, to jest trudno. Gdzieś tu mają bazę. Bo Locker się tu pojawił. Przed sekundą go zabiłem i już tu się pojawił. Okej. Okay. Jezu. Wiecie, że jak oni teraz wpadną, to chyba się załamią, nie? I tylko Bigos ma diamentowe. Ja tu trafiłam do tej ich bazy. To przeszukaj, ale nie, no pewnie już ten... Pewnie już wynieśli wszystko. No. A, tutaj, faktycznie. No, tymi drabinkami. Dobra, wyjdźmy może tędy. Ja nie teraz, w którą stronę? Tam przed nami jest chyba wyjście, nie? Tam. Tam. Chcecie kordy na ty spawna, czy nie? Lewo. No możesz dać. Czekajcie, ja tylko tam podejdę bliżej. Kierujcie się tak. Minus 1175, minus 147. To jest X i Z. No to w tamtą stronę. No, też mi się tak właśnie wydaje. Czy oni tu wciąż są? Nie widzę ich teraz. Tu jest ten most przez nas zbudowany teraz?
Dobra, to ała. Ja pocisnę tędy mostek. Okej. Okay. Gdzieś mi latał. Tam na górę, na te drzewa. No właśnie chcę tak drzewa zrobić. No i winduj się do góry, ja się też podwinduję. Tak? Dobrze. Boże, ile tu jest zwierząt? Gdzie oni zniknęli? Okej, okay, tam są też nasze mosty. Może tu teraz, na lewo, co? No. No nie widzę ich już, kurde, mogę ich śledzić chociaż. Ale czego oni mnie zabijali, to ja nie wiem. Howard uciekł do góry. Wiesz, może oni dostali po drodze od jakichś potworów i byli dlatego słabi. A, możliwe tak, bo lokera miałem na... No jedynie Big miał te diamentowe rzeczy, więc... Ale ja praktycznie nie mam na sobie koszulki, nie? Więc też mogli mnie spoko, mamy kilka w zanadrzu. Okej. Okay. To chodźcie tu do mnie, na razie sobie jest bezpiecznie. Nie, nie jest bezpiecznie, są tu, wszyscy są, widzę ich. Nie, lokera widzę i Howarda. Loker do mnie idzie, ja go zabiję, bo on nie ma nic. Cisnął mnie. Okej, okay. Nie krzycz, nie umieraj. Trudno, biegnę na spawn. Nie no. Biegnę w stronę bazy po prostu. Na spawn biegnij, my się tam w tamtą stronę staramy no, ja na spawnie zbliżyć, także... Biegną za mną, chcą mnie udupić. Dobra, ja tu buduję. No ja też tu buduję. Aha. Jestem nad tą dziurą, co żeśmy przed chwilą... O Jezu. Znaleźli ten diament. Dogoni mnie. No zabiję mnie, bo nie mam żarcia. Dobra, ale w trawie! On nie może mnie trafić w tej trawie! Aha. Bo trafię trawę, a nie mnie, bo ja wbiegłem, wiecie... W mają trawie. Coś na sobie? Czy są nago? No mówię, Bigos ma diamentowy miecz i jest... Nie wiem, buty ma diamentowe i chyba spodnie, czy coś. No, ale reszta. Locker jest nagi. A Howard w żelaznych. Dobrze. Dobrze. Mnie goni. Ej, zrezygnowali z gonienia mnie. Ty teraz jesteś tu. Uciekłem ja już im. Schodzę powoli na dół tutaj. Dobra, ja się wracam. No oni ja tam już się też. Wrócili. Uważajcie, oni coś tylko tam budują. Sobie zjem, żeby być, wiesz, fit. A jesteście blisko spawna? Mam się wracać? Czekaj. Znaczy, no na pewno zeszliśmy z drzew. Jesteśmy dobra. Już, wiesz, na tej... Na plainsach, nie? Dobra, no to kierujcie się na te koordynaty i oni tam będą. Oni coś tam budują w okolicy, widziałem. Aha, ale wiesz gdzie? No, od spawna bardziej tam na prawo trzeba iść. Czekaj, coś widzę. Jest spawn. Coś widzę. Tak. No. Czekaj, muszę zjeść. Widzę spawn też i biegnę do was. Nie, dobra. Nie widzę spawna. Nie, gdzie jest ten spawn? Skupiłem go. Jest tutaj jakaś wieżyczka zbudowana. Tak. Ale no. To jest moje. Chyba. Kto to na pewno jedną wieżyczkę Howard zbudował. Aha, tu jest pająk. Gdzie jest ten spawn? No. Gdzie oni są? No właśnie. Od spawna... Dobra, widzę, chodź tu, chodź. To, a nie, to locker jest. Nie locker, locker. Tu, Ania, chodź za mną. No, widzę. W drzewa poszedł. Czekajcie, ja nie wiem, czy ja dobrze idę. To była jaka koordynata minus. Jest locker. Spawn. Dobra, widzę spawn. Z której, gdzie go widzisz? No tu, nie wiem, na prawo bardziej. A tu? Gdzie wy jesteście przy tych... Nie wiem, na spawnie cały no czas. No jestem na spawnie. No to się rozejrzyj na górę. Pięknie. I on szedł w tą stronę ogólnie. Tu. No właśnie. Gdzie wy jesteście, no? O, widzę kogoś, to wy? Tak. Dajcie mi diamentowe rzeczy, błagam. Już, patrz, czekaj. I teraz tak, trzeba ogarnąć, skąd oni się pojawiają. Locker stamtąd ogólnie, przecież z kierunku... od kierunku naszej bazy, czyli... Co? Ała! Dostałeś te diamentowe rzeczy? Tak, dzięki. Żarcie chcesz? Nie, masz mam żarcie, wziąłem z bazy. On szedł tutaj, w tą stronę. Spodnie a spodni masz, spodnie. Już. O, dziękuję. Tylko ciekawe, gdzie cholipka? Jak zabiłem lokera, to on przebiegł stamtąd. Wow, tak jak patrzę się. Przebiegł bardziej z tamtej strony, mi się wydawało, ale ja tam chodziłem i nie widziałem. Ale nic, mówię ci, wiem. Że jak ja go dorwałam, to on szedł tutaj. No właśnie, on biegł w tamtą stronę. No dobra, no to możemy tu ewentualnie. Czyli tak jakby szedł z poprzedniego spawna do... Tu jest ktoś! Chodźcie, tu jest Howard! Widzę, cisnąć go! Jeszcze tutaj pają. Gdzie on uciekł?
Nie, zabił się, dobra, zginął. Wolał popełnić samobójstwo. No, łuk ma, to trzeba zabrać, łuk się przyda. No to zbierz, okay. Bo ja już mam dwa łuki ze sobą. Dobra. Co tam ma jeszcze? Idę. Dobra, nie, coś zabrałam. No, Aniu, zabrałaś te łuki. No, dobra. Ja już teraz tak, wiesz, spokojnie spadam na to. To musi być gdzieś tutaj. Ja wam mówię, że ta baza jest tu gdzieś, pod nosem. Jeszcze gdzieś Bigos tu musi biegać, bo wcześniej tu chodził i chciał mnie zabić. Są jakieś kurczaki i świnki. Ja pójdę bardziej w tą stronę. Tylko jak się rozdzielimy i nas dorwą, to wiesz, jak się to się skończy. No, wiem. Nie będę się oddalał bardzo, tylko tutaj, wiesz, bardziej trochę na prawo skręcę. Jezu, jaka akcja. Tu są! A nie, to jest kostek. Jezus Maria. Stres. Bo się mi coś winduje po lianach, rozumiesz? A to kostek. No właśnie. No nie widzę tu nic, kurde. Jeszcze mały skubaniec. No widzę. Kurde, no nie mogę trafić. Ej, bo ja to bym się tu na nich przyczaiła. No, możemy w sumie. Nie mogę go trafić. O Jezu, dobra. Teraz wychodzą duże, wiesz. Czekajcie, ja podejdę tam bliżej spawna, jak ich zauważę, to wiecie, przyciągnę ich tu, albo zawołam was. Dobra, też idę tam. No. Gdzie coś lepiej widać, bo tutaj to... No, tu nic nie widać. Chociaż ja podejrzewam, że oni teraz przejdą dżunglą do bazy. No, możliwe. Żeby nie iść tak jawnie po plensie, nie? Czekajcie, jeszcze pójdę tam... Tu jest miecz w ogóle. Aha, to chyba ktoś tu zginął, nie wiem. No, możliwe, że locker, bo ja go... Wcześniej zabiłam i chyba nie wszystko zabrałam. O, masakra. Ej, jaki smutno odcinek. Mi z ich powodu. No, trochę. Tak dostaję po tyłku. Czy tu coś jest? Dobra, nie widzę ich już. Nie, ja myślę, że nie przyjdą już tak na YOLO, bo jeżeli zostali bez tarczy, bez niczego, to... To dlatego, że Bigosa nie zabiliśmy, bo on miał jeszcze te diamentowe rzeczy. No. Ale wiesz, no nie wiem, czy szkoda, ja naprawdę mam drugi komplet zbroi cały u siebie. Tak. Dwa dodatkowe miecze i kilo następny diamentowy, więc w sumie myślę, że łowy są całkiem udane. Tak, najbardziej. Bym zakopała trochę. Ale ile tu zwierząt jest? Ja nie wiem, czy te zwierzęta tu były wcześniej, aż tak dużo ich nie było chyba. Nie, dlatego się zastanawiam, czy oni tu nie mają po prostu ich poblokowanych, wiecie, zamiast hodowlę robić. No tak, rozumiem. Robi się ciemno. Tu jest jakaś dziura. Ale dobra, to... To jest kanion jakiś. Dobra, tu ich raczej nie ma. To co, wracamy się do bazy? Ile tam trwa ten odcinek już? 30 minut. To w sumie powoli można się... Ewentualnie jeszcze mam taki pomysł, żeby poczekać na noc i zobaczyć mniej więcej, gdzie pochodnie są. Może zostawili znowu. Bo to w tym przypadku jest bardzo możliwe. Ojej. Nie, już zawędrowałem za daleko chyba. Ale mnie wzięło na kichanie, no. Ojoj. Gdzie poszliście? Dziękuję. No ja jestem tu blisko. No jest. No ja widzę spawn też stąd, więc jestem przy spawnie. Cały czas, tylko was nie widzę, ale... Teraz do was dojdę. Może będą się przekradać pod osłoną nocy. Moglibyśmy się skampić w okopie. Taki partyzan z okopu siedzieć i patrzeć. A wy tu siedzicie? A, okej. Okay. No. A co tu się dzieje? Zakopaliśmy to. Dziury żeśmy zakopały. Dobra. Żeby się łatwiej biegało. Okej. Okay. No pająki. Dobra, nabiję sobie level przynajmniej, bo straciłem cały. Tam się coś świeci, czy mi się wydaje? Tam po lewej stronie, tam, o tam. Tam. Tam się coś świeci?
Tam, Aniu. O, tak po skosie. Dlaczego ty mnie bijesz? Ja nie bij mnie. No nie wiem właśnie. Za tą owieczką. Czy to kwiatek jest? Może kwiatek. Okej. Okay. Jezu. No, raczej kwiatek, tak. Mm-hmm. To żółty kwiatek. No, ale tu jest też dziura jakaś. Tylko tam jest złoto samo, jak mi się wydaje. Możliwe, że już tam byliśmy. Nie, bo pochodni. A chociaż... A zbijaliśmy pochodnie? Na początku tak. Na początku aha. Tak. To nie wiem, czy to... No, to nie wiem też. Dobra, to co mnie bije? Powoli. Ale musicie mnie odebrać spod spawnu, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Dobrze. Tu jestem. No dobrze. Sobie zjem. Dobra, już idę do was. Gdzieś w tamtą stronę to było, z tego co pamiętam. Ale jazda, ja jestem czekajcie. Ciekawa, gdzie oni mają tą. No, ja też. Nie mamy szczęścia w szukaniu. No nie, to oj, na nich mamy szczęście. No. No dobra, to co? Ale trochę żeśmy zlamiły, bo trzeba było wejść i zobaczyć, czy w tamtej bazie siedzą. No. Bo jeżeli Locker biegł w tą stronę, to oni mogą dalej tam siedzieć. No właśnie, kurczę. Ale to też przeze mnie trochę, bo ja niepotrzebnie zginąłem. No przestań, tak. Ale to nie chodzi o to, że zginąłeś, tylko o to, że tu już na spawnie się później działo dużo, więc... No w sumie fakt, gdybym nie zginął, to byśmy tam chodzili po ich bazie. No. Jezu, zatruła mnie, no co za łajza. Kojarzycie te kordy, gdzie jest baza? O, ja już wiem, tutaj. Tak? Tylko z tego zombiaka wszyscy. O, dobra. Tu gdzieś. Ja... O, dobra, nareszcie. Dobra, nice. Tylko ja nie mam... No nie mam czym. No ja mam, to schodź. Dobra, schodzę. Dobra. Przepraszam, Teo. Przycisnąłem się. Jej, pełen sukces! Jej! Ja cię. Trzeba zrobić porządki, w ogóle mleko mają. Uff, dobra, Jezu. Może te diamentowe rzeczy powrzucamy do tej skrzynki ukrytej też. No, myślę, że tak. No, żeby tak na wierzchu nie leżały. Trzeba się w ogóle opróżnić, no. Dobra, to myślę, że kończymy, nie? Myślę, że tak. Napiszemy im. Zacny odcinek. A Howard w ogóle napisał peace out. Nie zauważyłam. Aha. Dobra, to dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego emocjonującego odcinka. Jej! Myślałam, że Howard to napisał o tym tutorku. No ja chcę jej pogrążyć. No, i naprawdę mi jest ich żal. No. Że nawet z diamentową zbroją dostali w tiry. Ale wiecie, żeby nie było tak, że my początek serii wygrywamy, a potem na końcu wszystko nam zabiorą. Jak oni się zmobilizują, to będzie inoros. No właśnie, to dostaniemy tak po tyłku, no, że nam się otarca. Wiecie, będziemy ich lekceważyć, a to nagle łup. No, tak może być. No. Albo na przykład przyjdą po prostu na przeszpiegi i wykradną nam rzeczy, nie? Dokładnie, dlatego myślę, że musimy to po bazach wszystkich teraz, rozmieszczać te wszystkie rzeczy. Ja myślę, że wystarczy po jednej, tylko dobrze poukrywać. No, bo dobra, po wszystkich tak, będziesz biegał przez wszystkie biomy? No, powodzenia. Nie, fakt. Znaczy i tak będziemy się przesuwać potem na kolejne dwa, to tylko na kolejnych dwóch będziemy mogli się poruszać, nie? No. Dobrze, to kończymy. No, kończymy. Tak, kończymy. No, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych szmaragdowych bitwach. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!